Mamy takie równanie, minus 7x minus 8y równa się 28. No i to jest równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Ono reprezentuje prostą w układzie współrzędnych i to jest tak zwana postać ogólna tego równania. Postać ogólna. No i naszym celem w tym filmie jest przedstawienie tej prostej w postaci kierunkowej. Napiszmy postać kierunkowa. No i ta postać kierunkowa to jest y równe mx plus b. M to jest współczynnik kierunkowy, zwany inaczej nachyleniem, a b to jest punkt przecięcia z osią o y. No dobrze, i teraz chcemy to równanie zapisać w takiej postaci. No i zachęcam Was do przerwania oglądania tego filmu i samodzielnego wykonania tego zadania. No dobrze, czyli co? Czyli musimy przekształcić to równanie, czyli chcemy mieć powiedzmy y po lewej stronie, wszystko inne po prawej, czyli najpierw chcemy się pozbyć x-ów ze strony lewej, czyli co? Czyli trzeba do obu stron równania dodać 7x. W ten sposób po lewej zostanie nam minus 8y równa się 7x plus 28. No i co? Chcemy mieć 1y, czyli obie strony równania musimy podzielić przez minus 8. Na minus 8, minus 8, minus 8. No i co? I teraz tak, mamy y równa się minus 7 ósmych x minus 28 ósmych, no może tak 28 ósmych, no to przez 4 to się dzieli. 28 przez 4 to jest 7 drugich, tak? 7 drugich. Czyli to jest minus 7 drugich. Zatem równanie tej prostej w postaci kierunkowej to jest y równe minus 7 ósmych x minus 7 drugich.